Czarny nieznajomy jest nadzwyczajnym zapaśnikiem. Będę musiał użyć wszelkich znanych mi chwytów, by go pokonać. Niespodzianki pana X. Panie i panowie, oto wchodzi słynny zawodnik, czarny nieznajomy. W kręgach japońskiego zapaśnictwa ma on już wielu naśladowców. Radzę wam pilnie śledzić dzisiejszy mecz, bo czeka was wiele niespodzianek. Nie będę psuł wam zabawy. Proszę zwrócić uwagę na wchodzącego zapaśnika, Reda Garo. Jest bardzo agresywny, nie przestrzega reguł. Nawet Baba Inoki nie mogli sobie poradzić z jego stylem walki. Czarny nieznajomy, radzę ci zrezygnować. Nie nadajesz się do takiej walki. Jak chcesz, ale lepiej załóż zbroję, jeśli ci życie miłe. Prowokacje wydają się nie sprawiać większego wrażenia na czarnym nieznajomym. Ignoruję je z dużym spokojem. Zaczynamy. Czarny nieznajomy jest bardzo szybki. Red Garo nie zdążył nawet zareagować, a już został wyrzucony z ringu. Stanowi wspaniałe połączenie techniki, szybkości i siły. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Zrzucił go z ringu pozornie bez żadnego wysiłku. Nie ma się z czego śmiać, Mister X. Przesadza pan. Radzę wam panować nad emocjami, bo to dopiero początek. Co takiego? Walka zaczyna przybierać coraz gwałtowniejszy charakter. Zabierz stół. Dobra robota, wykończ go. Jesteś najlepszy. Niewiarygodny, fantastyczny. Mimo agresywności przeciwnika, styl walki czarnego nieznajomego jest bez zarzutu. To jego nienaganne zachowanie uważam za bardzo dziwne, nie sądzisz, Tygrysie? Owszem, powiedziałbym nawet podejrzane. Wyjątkowy zapaśnik. Ma już zwycięstwo w kieszeni.
Co się stało? Co on zamierza? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Niewiarygodny, zatrzymał go w locie. Jest świetny technicznie i szybki, nie tylko silny. Redgaro zdołał wymierzyć znakomity cios. Czy czarny nieznajomy wyswobodzi się z jego uścisku? Raz, dwa, trzy. Nie rozumiem, czarny nieznajomy daje sędziemu znak, by przestał odliczać. Fantastyczne, nie tylko zdołał się uwolnić, lecz wspaniale kontratakuje. Redgaro znalazł się w straszliwym uścisku. Czarny nieznajomy walczy z prawdziwym mistrzostwem. Wyróżnia się nie siłą, lecz wyszukaną techniką. Na co czeka, by go definitywnie pokonać? Zupełnie jakby się chciał popisać swoją sprawnością. Może przede mną? Panie i panowie, po raz pierwszy widzę Redgaro w roli zabawki w rękach przeciwnika. Został obezwładniony. Nie ma wątpliwości, kto jest zwycięzcą, skoro całą walkę podporządkował sobie zawodnik będący objawieniem japońskiego zapaśnictwa. Sędzia podnosi na znak zwycięstwa rękę czarnego nieznajomego. To znakomite spotkanie było wielką niespodzianką dla wszystkich. Niczego mu nie brak. Jest silny, szybki i dobry technicznie. Doskonały zapaśnik. Mówiłem ci, że będziesz bardzo zaskoczony. Mówże, tygrysia masko, co sądzisz o meczu? Jak chcecie. Wychodzę, ale coś wam powiem. Zaskoczyły was niewiarygodne umiejętności czarnego nieznajomego. Ale nie na tym koniec niespodzianek. Nie uda ci się mnie nastraszyć, lepiej odejdź. Dobrze, ale nadal go obserwuj, a dowiesz się bardzo ciekawych rzeczy. Wiele się nauczysz, oglądając jego mecze. Co o nim sądzisz? Pokazał szczególnie trudne chwyty i ciosy. Co jeszcze ukrywa w zanadrzu? Thank you.
Jesteś zaskoczony, tygrysie? Może chciałbyś korepetycji? Obserwuj go nadal, a dowiesz się bardzo ciekawych rzeczy. Wiele się nauczysz, oglądając jego mecze. Prędzej czy później wyzwie mnie do walki. Szczerze mówiąc, nie jestem pewny wygranej. Potrzebne mi maksimum koncentracji i inteligencji. Ale czarny nieznajomy jest prawdziwym mistrzem pojedynku. Przerażają mnie jego sprawność i szybkość. Co bym zrobił w podobnej sytuacji? W taki sposób wylądowałbym od razu na linach ringu. Muszę znaleźć metodę. Muszę. Przede wszystkim nie powinienem się bać. Potrzebne jest zdecydowanie. Jest bardzo sprawny, więc uniknie wielu ataków. Redgaro walczył instynktownie. Ja podejdę do walki bardzo racjonalnie. Tylko spokój i koncentracja mogą zapewnić mi zwycięstwo. Ten człowiek staje się moją obsesją. Muszę go sobie wybić z głowy. Dziękuję. Czy twoim zdaniem udało nam się przestraszyć tygrysią maskę? Oczywiście. Wszystko przebiega pomyślnie. Nareszcie mamy go w garści. Przestanie nam stwarzać problemy. Może powinienem był wcześniej się tym zająć. Broń psychologiczna jest zawsze najlepsza. Geniusz z pana, szefie. Wreszcie nadszedł czas, aby rzucić wyzwanie tygrysiej masce. Cierpliwości. Zresztą zdrajców jest dwóch. Kiedy się zdecyduje mnie wyzwać? Jego siła nie wynika jedynie z jego zalet jako zapaśnika. Jest w nim coś dziwnego. To oczekiwanie jest bardzo denerwujące. Czy zdołam stawić czoła tak wyjątkowemu zapaśnikowi? Czy potrafię odeprzeć jego straszliwe ciosy, by nie zostać pokonanym? Będę musiał być szybki, dokładny i spokojny. Ale teraz nie ma co się tym martwić. Lepiej się przespać. A gdyby najpierw chciał wyzwać Kena, to byłby najlepszy sposób, by się na nas zemścić. Czarny nieznajomy został nasłany przez jaskinię tygrysów. Prędzej czy później stoczy walkę nie fair, być może wciągając w nią Kena. Szkoda, że nie ma przy mnie Daimona.
Co mam robić? Nie mam szans okazać się szybszym niż on. Nie wytrzymałbym do końca meczu. Tygrysia Masko, wreszcie poznałem twą technikę walki. Nadeszła pora zemsty jaskini tygrysów. Nie, to niemożliwe. Jest przynajmniej tak szybki jak ja. Nie mogę liczyć tylko na szybkość. Potrzebny mi nowy chwyt, który pozwoli mi zapanować nad sytuacją na ringu. Choć on należy do jaskini tygrysów, nie musi używać niedozwolonych chwytów, by mnie pokonać. Mówiłem ci przecież, że jego styl walki nieraz cię zaskoczy. Nie mogę do tego dopuścić. Nie jestem już sam. Odpowiadam za dzieci. Nie mogę pozwolić, by jaskinia tygrysów była górą. Jeśli Token będzie walczył, zostanie zabity. Wybacz mi, Ken, ale muszę znaleźć sposób, by na zawsze pozbyć się czarnego nieznajomego. Daimonie, tak bardzo cię teraz potrzebuję. Daimon. Miasto mieni się światłami, ale nikt nawet nie podejrzewa, jak bardzo się niepokoję. Muszę walczyć tak, aby nie zostać pokonany. Potrzebna mi ogromna siła wewnętrzna. To będzie trudne, ale musi mi się udać. Powinieneś wiedzieć, jaki czeka cię los. Umrzesz. Nie ma dla ciebie ratunku, tygrysia Masko.